A jest obraz ok? Ale Kierunku. czy światło? Bo mam wrażenie, że jest takie ciemne wszystko. Dobra, to już to lepiej zostaw. Ja już sama, ty segraj. Swag, Cześć wszystkim, z tej strony Sandra Dawidowska. Witajcie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj porozmawiamy między innymi o mojej nowej szkole. W tamten weekend miałam taki pierwszy zjazd, no i ogólnie to powiem wam, że jestem załamana po prostu niektórymi przedmiotami. Niektóre są po prostu naprawdę beznadziejne, są tak nudne, że tylko się chce spać. A jeszcze nie są w tych aulach, tylko w tych całych salkach, przez co po prostu nie można spać. Nawet nie ma gdzie głowy oprzeć. Jestem załamana tymi przedmiotami. Ale są też przedmioty bardzo fajne, na przykład innowacyjne sposoby promocji. Prowadzi to bardzo fajna pani. Bardzo fajne, ciekawe zajęcia, urozmaicone na wszelaki sposób, naprawdę. Bardzo dużo praktyki, ćwiczeń przede wszystkim. No i wytężania troszkę naszego mózgu. No, co do zajęć, które miałam właśnie w sobotę, to kończyłam filozofią bodajże. To była katastrofa, czytając Platona, naprawdę usypiałam już. Aczkolwiek nie było najgorzej. Pierwsze zajęcia miałam chyba wstęp do socjologii. Były bardzo fajne, pani też fajnie prowadzi właśnie. No, były dość ciekawe, jak na takie wykłady typowe. Z czasem potem to się stawało coraz takie bardziej monotonne. W niedzielę na angielski nie poszłam, bo pierwszy miałam angielski. Ale nie poszłam, bo jak się okazało, nie zostałam przydzielona do żadnej grupy. Do tej pory nie dostałam w ogóle odpowiedzi od mojej szkoły, co z moim językiem angielskim. No, God! A nie, no, nie chciałam iść za bardzo, dlatego że było to dzielone na dwie miejscówki. W jednej gdzieś i tu gdzieś. No i nie wiedziałam, gdzie mam iść. A jakbym poszła tu, okazałoby się, że miałabym być tam, to tak trochę słabo, więc stwierdziłam, że dobra, pośpię sobie. Więc poszłam sobie chyba na 10, po 10 jakoś. No, co do ludzi, to jestem pozytywnie nastawiona do tego, na szczęście. Poznałam wiele fajnych osób, z czego jedna dziewczyna właśnie, jak się okazało, jest moją sąsiadką, także fajnie, że ktoś z okolicy. Znaczy sąsiadką tutaj właśnie z Warszawy, gdzie obecnie mieszkam. Ale jestem zadowolona na razie z tego, co wybrałam. Aczkolwiek, tak jak wspomniałam, ta filozofia na przykład i historia przeraża mnie bardzo do tej pory. Nie wiem, po co ta historia mi. Zwłaszcza tam jest chyba historia Europy. To jest jeszcze taka, no, w miarę do przyjęcia. Ale ta historia, co potem jest właśnie Polski, mimo tego, że powinna być bardziej interesująca, to ja nie wiem, czy to świadczy po prostu od wykładowcy, czy od czego, ale była po prostu katastrofa, naprawdę źle, było źle. Tak, także życzcie mi powodzenia, aby przebrnąć przez ten rok i tyle. Co jeszcze mam dla was, jakie info? A, była taka, to znaczy jest, chyba jeszcze jest. Ta słynna taka promocja w Rossmanie, minus 55%, wszyscy szał zakupów. W ogóle tutaj ludzi pełno, wszyscy półki tutaj biorą, no także Rossmann, tak, temat Rossmann, no to ja też byłam na takiej promocji, postanowiłam sobie coś kupić, no miałam kupić sobie tylko puder, no ale wyszło tak, że nie kupiłam tylko pudru. Poza tym pokażę wam kilka produktów, które kupiłam, ale nie wszystkie są dla mnie, bo potem jak zadzwoniłam do mamy i powiedziałam jej o tej promocji, to moja mama stwierdziła, że czemu jej nie kupiłam? No to powiedziałam jej, żeby sobie sama kupiła, ale moja mama nie ma karty, więc wysłała mi swoją listę zakupów i poszłam jeszcze raz. Także zobaczycie produkty, które ja kupiłam, które kupiłam mojej mamie, aczkolwiek nie jest ich dużo, bo ja kosmetyków mam raczej dużo w swojej kosmetyczce. I nie opłacało mi się ich kupować po prostu więcej. A więc zacznijmy od początku. Pierwsza rzecz to tusz Zevaline Big Volume, coś takiego, taki złoty. On ma taką świetną szczoteczkę, przede wszystkim pogrubiającą, ale ma silikonową szczoteczkę, bo ja innych nie lubię. Jest naprawdę fajny, tylko jedyny minus tego jest, że nie jest wodoodporny i się bardzo szybko spływa. Kupiłam jeszcze podkład, ale to w sumie był tak na spontanie bardziej.
film z Maybelline. Nie wiedziałam, czy kupić ten, co jest drugi, chyba on się nazywa Affinitum. Więc wziąłam, po prostu chapnęłam ten. Do tej pory nie wiem, czy to jest mój odcień. Nawet nie sprawdzałam na testerze, stwierdziłam, że po co. No, także tak na szybko to też kupiłam. Kupiłam również z Lovely rozświetlacz. Aha, chciałam wam pokazać, dupa. O dziwo, jak na Lovely, na taką cenę, ma bardzo fajny błysk. Nie no, na pewno zobaczycie, że to się błyszczy jak... Wziąłam sobie jeszcze szminkę, której nie mam na sobie, ale miałam, jak tylko ją kupiłam, byłam bardzo ciekawa tego produktu. Magic Pop z Vibo. Ona... Widać w środku takie drobinki, jakby była brokatu. Jak zasycha, to staje się matowa. Potem ma być metaliczna. Aczkolwiek ja, jak tego używałam, to widziałam ciągle tonę brokatu w tej szmince. Jeżeli chodzi do ościeranie się tej szminki, to nie miałam jej długo, bo dosłownie 5 minut chciałam tylko zobaczyć ten efekt. Ale powiem wam, że no wiadomo, to jest szminka taka dość intensywna, więc od razu wam nie zajdzie. W sensie, no wiecie, tak... Już, tylko trzeba trochę tam poszorować. Plus jeszcze ten brokat w środku, to trochę ciężko. Kupiłam jeszcze, ale to mojej mamie właśnie z Rimmela podkład. Ona używa setkę, ja 102 i w sumie obie go używamy, bo wcześniej dostałam właśnie od Rimmela te podkłady na wypróbowanie. No i się sprawdził jak najbardziej. Nie zapycha, jest świetny, matujący, tylko że trzeba uważać, bo on nie jest mocno kryjący. Ale jest bardzo fajny, lekki. No i dla mamy jeszcze puder, ona używa 005 z Rimmela tak samo. Stay matte, taki właśnie. Ja sobie kupiłam z Vibo jakąś nowość. Bananowy, tylko że taki sypki. Nie wiem, co o tym powiedzieć, jeszcze go nie miałam, się okaże. Z Vibo miałam wcześniej puder jakiś tam, ale nie używam go, bo miałam swój taki puder z Celi bodajże i nawet nie wiem, gdzie tą firmę teraz dostać. I ten puder mi się popłukł tutaj właśnie, jak ostatnio się spieszyłam do pracy i teraz nie wiem, gdzie go mogę kupić, bo ja używam odcienia jakiegoś tam ciemniejszego i nie mogę go w ogóle teraz dostać nawet na Allegro. Jestem załamana swoim życiem. No i dla mamy jeszcze mam tutaj kredkę z Lovely. Ona chciała taką właśnie tutaj na linię wodną, to kupiłam jej taką beżową. Tyle wam o tym powiem. No ja oczywiście kupiłam sobie jeszcze kredkę do brwi, moją stałą, już ją wcześniej używałam, jest świetna. Jak widać też z Vibo, z taką tutaj szczoteczką do rozczesywania. Ty, nowa szczoteczka jest. Surprise, motherfucker. Taka wysuwana po prostu. Oraz mam, moi drodzy, bronzer. Ale to nie ten bronzer, tak samo z Vibo. Tam były jakieś odcienie, w ogóle to jest trzeci. Tam był jeszcze karmel i chyba coś jeszcze. Nie wiem, czym to się różni. Brałam to, co zostało. I w sumie prezentuje się to tak. Wygląda ładnie, tak bardzo, wiecie, elegancko. Pachnie też ładnie, ale nie wiem, jak to się będzie sprawdzać. Te produkty są wszystkie do przetestowania, więc na ten temat się nie wypowiadam. Tak jak wspomniałam, mogę polecić tylko to i to. Te produkty są mi jak najbardziej znane, więc te mogę wam śmiało polecić. I to by było na tyle, moi drodzy. A, i chciałam wam się jeszcze pochwalić moim dzisiejszym makijażem. Słuchajcie, idę dzisiaj do pracy, więc stwierdziłam, że będzie glam, palnie, show, w ogóle normalnie fashion week, nie? Tylko, że to jest trochę bez fashion, nie? Co nie? No to ogólnie stwierdziłam, że w końcu się normalnie pomaluję do tej pracy. Bo mamy taki wymóg w pracy, że trzeba się malować, a ja zawsze tylko i ciach, tuż do rzęs, puder, siemanara. A dzisiaj stwierdziłam, że pomaluję się. No, także to by było na tyle. Dziękuję kochani za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, mam nadzieję. Zostawiajcie tutaj proszę bardzo łapki w górę, subskrypcję i jeśli chcecie to komentarz. Pa, pa. Widzimy się w kolejnym odcinku.